Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, otwórz Panie nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twego. Te słowa wyśpiewaliśmy przed Ewangelią. Warto jeszcze raz je powtórzyć, aby wyryły się w naszej pamięci i w naszych sercach. Uważnie słuchać słów Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Właśnie ta postawa słuchania i w dodatku słuchania Pana Boga dziś wzbudza oburzenie. To oburzenie podobne do tego mieszkańców Nazaretu. A skąd Pan Bóg wie wszystko? Skąd u Niego taka mądrość? Kto Mu w ogóle pozwolił być mądrym? Przecież nie pyta nas ludzi o pozwolenie. Właśnie taka postawa dzisiaj tak popularna jest wyrazem zatwardziałości serca. A to oznacza, że tak jak Nazarejczycy, choć mieli wśród siebie samego Boga, to jednak odwrócili się od Niego. Właśnie ta pokusa podporządkowania sobie Pana Boga, wręcz wymuszania na Bogu, aby robił to, co człowiek chce, jest dziś niestety powszechna i może zbyt powszechna. Warto jednak podkreślić, że Chrystus nic na tym nie stracił. A na tej zatwardziałości serca stracili mieszkańcy Nazaretu i tracą ludzie dzisiaj. Człowiek Bogu nic nie może dodać ani ująć. Sam sobie krzywdę robi. Zupełnie inna postawa króla Dawida, którą relacjonuje nam pierwsze czytanie z drugiej księgi Samuela. Jak czytamy, zadrżało serce Dawida. Dawid był więc człowiekiem, który pomimo popełniania grzechów miał sumienie i słuchał głosu sumienia. I właśnie ta postawa słuchania sumienia, a więc słuchania głosu Bożego, sprawiła, że był nazwany człowiekiem sprawiedliwym i wiernym Bogu. Dlatego możemy powiedzieć, że człowiek sprawiedliwy to nie ten, który grzechu nie popełnia, ale ten, który w sumieniu uznaje swój grzech i prosi Boga o miłosierdzie. Sam król Dawid wyraża to słowami: wolę raczej wpaść w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie. No właśnie ta postawa słuchania, ta postawa wymaga wielkiej pokory. Otwórz, Panie, serca nasze, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Taką postawę przyjęła Najświętsza Maryja Panna, pokorna służebnica Pańska, która nie tylko słuchała, ale słuchała uważnie. I dlatego usłyszała, i to nie głos swojej wyobraźni, ale właśnie słowa skierowane do niej przez Boga. Usłyszała, i to, co chyba najważniejsze, posłuchała. Dopóki współczesny człowiek nie nauczy się wsłuchiwać w słowo Syna Bożego, nie dostąpi miłosierdzia. Będzie próbował to miłosierdzie zastępować jakąś ludzką ckliwością, wmawiać sobie tysiące rzeczy, ale tego prawdziwego miłosierdzia nie usłyszy, bo nie słucha. Tej postawy pokornego słuchania możemy się nauczyć tylko od Najświętszej Maryi Panny.
Dlatego z pokorą prośmy, Maryjo, pośredniczko wszystkich łask, naucz nas uważnego słuchania słów Chrystusa, aby nasze serca nie były zatwardziałe, a sumienia nie były zagłuszone zgiełkiem tego świata, opiniami, plotkami, które przecież prowadzą do pychy i arogancji. Maryjo, prowadź nas drogami Bożymi. Amen.